Sound Production. Production.
This is PZ Music. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. W sumie to za waszą prośbą, twoją prośbą, kurczę, film pojawi się szybciej niż myślałem. Dzisiaj u mnie jest 22 grudnia, czyli wiadomo, przed świętami. Film miał się pojawić przed przyszłą zimą, czyli w 2023, ale no w sumie użyliście ciekawych argumentów, że może się receptura zmienić. No może. Gravity Prewash od FX Protect. Widziałeś, od 1 do 80. Do 1 do 10, bez 1 do 30. Dlaczego? Z tego względu, że 1 do 30 też testowałem, też robi mega robotę, ale tak troszeczkę na surowo chciałem Ci pokazać moje ulubione stężenie, jeżeli chodzi o oprysk zimowy, czyli na 1 litr 40 ml produktu, czyli 1 do 25. Przepraszam, jeżeli szumi, wiaterek jest, także no, tego nie ominiemy. Od czego by to zacząć? 1 do 80. Rewelacja. Naprawdę. Jesienny brud, letni. Raczej letni to bym się pchał nawet 1 do 100. Pianownica PA? Bzdura. W ogóle odradzam. Dla mnie nie robi nic. W sumie nie jest fajnie. No nie jest fajnie. O, w ten sposób. 1 do 50. Bomba. Wszystko oczywiście zależy od danego zabezpieczenia. Na powłokach jest idealnie. 1 do 50. Rewelacja. Na powłokach robi naprawdę mega robotę. Na tył nie będę wchodził, bo film się dopiero pojawi z pewną rzeczą, która jest na tyle. Najlepsza powłoka, jeżeli chodzi o domywanie i samooczyszczanie. Na chwilę obecną Leica Lahega Ceramic Guard One chyba bodajże. Guard. No tam już Guard. Ta zaraz będą napisy, wpisy i dobrze. Mnie się wygodniej mówi Guard. Teraz tak, super powłoka. Ma już rok czasu. Rok czasu i siedzi. Kładziona, kurde, jakoś też w tamtym roku przed grudniem. Także w takich ekstremalnych warunkach, 5 czy 7 stopni, rewelacja. Uderzenie, maskowanie, jakość do połysku tego przyciemnienia, bomba. Na chwilę obecną mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o szybkie powłoki, ogólnie o powłoki. Obłęd.
1 do 40, 1 do 50 rewelacje na powłokach, na no miazga, naprawdę zbiera fantastycznie. 1 do 20 widziałeś na Mańku. Ogień. Tam siedzi Quick Detailer, który moim zdaniem nie jest Quick Detailerem, ale o tym produkcie będzie. Też fajne samooczyszczanie. 1 do 10 na Skodzie, która jeździła chyba 4 miesiące bez mycia detailingowego i lata tylko ekspresówkami. Zdjęło fenomenalnie. Został tak zwany, jak ja to mówię, pył, który był maksymalnie wbity, więc robi robotę. PH 12 czy 11, już nie pamiętam, bo film już długo dosyć, raczej film, produkt długo dosyć już badam, tak co jakiś czas wskakuje. Auto, teraz jeżeli chodzi o to stężenie, które teraz chcę zrobić, prawie 3 tygodnie bez mycia. Najgorsze mrozy, które teraz były, nie myłem, nie miałem możliwości, to jest raz. Dwa, w pracy zamknęli mi parking i auto stoi przy ulicy, gdzie auta jeżdżą, dodatkowo jeszcze wbijają. Auto było tak brudne, że ja przez tą szybę nic nie widziałem. Ja wczoraj musiałem ją umyć, beton, naprawdę beton. A właśnie, żeby ci to zobrazować, bo on trochę jest wilgotny, więc tego tak nie widać. Zobacz, widzisz co się dzieje? Miazga, to aż się nie chce paluchem po tym jechać, boli, to i zostawiam. Felgi, to samo. One są wilgotne i tego nie widać. Ale jak je osuszę, zobacz, tona gruzu, naprawdę, to... zrobię to, dobra. Tona gruzu, naprawdę tona gruzu. Będę chciał się skupić tutaj na tym elemencie, który moim zdaniem dobity jest maksymalnie. Powiem tak. W tym momencie oprysk sprawdzam na moim zdaniem maksymalnym syfie, jaki mogłem uzyskać u siebie. Maksimum. Siedzi tu tylko Quick Detailer, który nie powiem, raczej nie powiem jaki Quick Detailer, ale fajny. Ciekawe czy jeszcze siedzi. Zdechły tu woski. Mógłbym wskoczyć na tamtą stronę na powłokę. Na powłoki, które robią robotę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać jakość tego produktu. I teraz tak, kolejna rzecz. Wypłuki. A, może ja już zacznę dziabać. Robić opryski, będę ci marudził. Stoper, ogień. Jedziemy. Jeżeli chodzi o... Co chciałem powiedzieć? Kurczę, i zapomniałem. No widzisz, i tak to już ze mną jest. A, wypłukiwanie. Obłędne. Do tego. Wydajność maksymalna. Zobacz jaka mgła. Co mi się podoba w tym produkcie, on jest oleisty, ale przy stężeniu 1 do 50, 1 do 80, słuchaj, robi taką mgłę obłędnie. Na oponach też badam produkt, który jest powłoką. Myślę, że nie, tak, niedługo się pojawi, będzie to w styczniu, czyli już niedługo. I będę chciał dzisiaj też nagrać, bo siedzi od, albo i nie, nie wiem, od września bodajże. Byłem zmuszony, wiesz, założyć zimowe kółeczka, ale wiatrzysko, co? Pięknie. A, naprzód też przeskoczymy. A co mi tam? Już niech będzie, bo drugą stronę będę chciał. Mam z pianownicy, a, dorwałem, dostałem w sumie od pewnego sklepu fajną pianę. Fajnej firmy i zrobiła mega robotę. Na pewno ci teraz szumi. A, bank. A, tu jeszcze troszeczkę. Słuchaj, zobacz, wydajność. Ja to zrobiłem litr i chyba za dużo. Mogę zrobić pół, ale produkt się nie zmarnuje, gwarantuję, że wykorzystam. Okej. Okay. Słuchaj, jeżeli chodzi o zmiękczanie brudu, robi to naprawdę fantastycznie. Naprawdę potrafi długo posiedzieć. Tu, gdzie nie ma brudu, zobacz, praktycznie znika. Tu, gdzie jest brud, będzie siedzieć i siedzieć i siedzieć. Dzisiaj jakieś 5-6 stopni jest. Jak słyszysz, wiaterek wieje. A, wiem co jeszcze zrobię, bo zanim zacznę go myć, będę chciał nad kola przecież jeszcze mi liznąć. Na grupie na FB, tej, której założyłem, słuchaj, było pytanie odnośnie jaki opryskiwacz. Quasar Venus. Już u mnie chyba trzeci rok go męczę i zamęczyć nie mogę. Dwulitrowy. Jak jest 3-litrowy, a niestety nie ma, bierz 3-litrowy. Dlaczego dwulitrowy? Z tego względu, że robisz sobie litr lub półtora i masz
dużo powietrza, czyli zapasu, gdzie będziesz mógł poszaleć. Jak kupisz 1,5-litrowy, no to te będziesz psykniesz i pompowanko. Szkoda, że nie robią trójek, by było idealnie, albo chociaż 2,5. Teraz tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, zjadanie zabezpieczenia, nie zauważyłem. Dla mnie mega naprawdę bezpieczny produkt. Naprawdę bezpieczny. W ogóle przez ten czas, co go testowałem, no niestety to mam tylko 0,5 litra, zostało mi go tam dosłownie odrobinkę na jeszcze jedno podejście, ale to właśnie zostawiam sobie takie produkty po to, że jakbym miał kiedyś zrobić jakieś porównanie, to jeszcze kawałeczek produktu będę miał. Nie zauważyłem, żeby podgryzał, żeby podjadał. Także tutaj naprawdę i bezpieczny, nie zauważyłem też, znaczy nie zauważyłem. Moim zdaniem produkt bezpieczny. Fajne jest to, że bardzo łatwo się wypłukuje. Naprawdę, rewelacyjnie. Zobacz, tu już mi przysycha. Musiałem nie dojechać. Wiatr. O, to go całego wytrzaskam. A co mi tam? Dorzucę. Trudno, pójdzie litr. W sumie to mu przysługuje. Naprawdę jest, uwierz mi, gruz niesamowity. Ja nie lubię jeździć autem, jak jest tak mega brudny. Wstyd, nie da rady. No dobrze, słuchaj, mamy czas jaki? 3:49, 4 minuty prawie, jak zarzuciłem. Zobacz, jak pięknie z tego, naprawdę. Nie każda pianka się tak idealnie rozkłada. Niektóre są takie toporne i robią taką kluską zarzucają. Tutaj tego problemu nie ma. I wytrzaskam wszystko. O, na rejestracji będzie fajnie wyglądać, jak brud znika, albo nie. Dobra. Na końcu jeszcze trochę pianą. Okej. No dobrze, no bąble są, wszystko gra. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wypłukiwania, słuchaj, nadkoli. Taki będzie trochę długi film, ale z tego względu, że produkt jest warty tego. Nie wiem, nie znam ceny, bo dostałem, nie będę ukrywał, produkt dostałem. Więc nawet jeszcze nie patrzyłem na cenę, zresztą dla mnie to nie jest wyznacznikiem. Jeżeli coś jest dobre i tanie, to jeszcze lepiej. Jeżeli coś jest dobre i drogie, też fajnie, no ale trzeba niestety się wypieniężyć. O, ale może sobie włączę, nie? Będzie lepiej. Zobacz, ile miodu. Pięknie, co? 90 jest niezastąpiona do takich rzeczy. I tył. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Okej. Słuchaj, 6 minut leży, wystarczy, zdecydowanie wystarczy. Fakt, że dorzuciłem całego litra na jedną stronę, więc no dziwne, jakby nie posiedział. Ale i teraz sztywność tych kurczę przewodów to jest masakra. Chociaż i tak to jest oryginalny Krechera. Mam Techcara, to jest dopiero twardziel. Ojejku, tragedia. Lecimy, słuchaj, tu jest X. Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był. Zobacz na wypłukiwanie, w ogóle nie pieni się, nie podbija. Super, co? I właśnie do tego zmierzam, że wypłukuje się fenomenalnie. Kurczę, hydro się pojawia. Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był. Okej, przejdę do przodu, a jeszcze tu. O,
wybacz, że ten film będzie taki długi, ale sami tego chcieliście. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia... Prawdopodobnie jest dobrze. Jest dobrze. Ach, elegancko. Trochę zimno, ale elegancko. Nie wiem, jak ty widzisz w GoPro, bo mi prysnęło na twarz, więc pozwolę sobie zrobić strzał. Mam nadzieję, że mi się udało. Oj, dawno on nie widział czystej wody. Zbierał wszystko to, co najgorsze z ulicy. No dobrze, słuchaj, no co? O, coś spadło. Lód? Gdzie? Skąd? Syny kąd? O, no dobra, a lusterko. Dobrze, to co? Biorę łobuziaka. Zobacz, tutaj już hydro się pojawiło. Widać, gdzie jechałem. Patrzymy, jak dużo X-a zostało. No co ja mam ci powiedzieć? No. Ojej, no lustereczko. Tu gdzieś był X, no i co? Nie ma! Kurde, zaraz pójdę. Ciekawe, czy mam tam... O, ruda. Szaleje już mi na progach. Ciekawe, czy mam... waciki. Tutaj też gdzieś zaznaczałem. Dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. No jest zajebiście, no zdjęło po prostu fenomenalnie. To pomyśl sobie, co zrobi na powłoce. I nie potrzebujesz takiego stężenia. Moim zdaniem, dla mnie, takim właśnie magicznym stężeniem zimowym jakiegoś dobrego oprysku to jest właśnie 40 ml na litr, czyli 1 do 25. Przy tym produkcie, przy dobrym zabezpieczeniu 1 do 50 wystarczająco. Produkt wydajny, fenomenalnie się wypukuje. To mi, na tym też mi bardzo zależy, bo zauważyłeś, zero podbijania jakiejś piany, że on puchnie, bo są produkty, które zanim go wypłuczesz, to on jeszcze musi spuchnąć, spienić się i dopiero go wypłujesz. Tu nie ma tego problemu. Żadnego. Idealnie. Zobacz, tu był X, tu gdzieś robiłem ściechy. Ściechy, jak to zabrzmiało. No także, no co, no, no chciałeś, no to masz. Już tej zimy, nie wiem kiedy, czy to będzie przed świętami, może się uda przed świętami, albo po świętach, może przed Nowym Rokiem, bo w Nowy Rok chcę zacząć z woskiem. Tak, Nowy Rok zaczynam od smalczyku. A właśnie. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć na temat tego produktu? Zajebisty. Z polskich wymiataczy, jeżeli chodzi o oprysk, moim zdaniem ten na razie bryluje. Naprawdę. Wiadomo, ADBL, TFR i Pro Elite Nano Factor to są killery. To są wyjadacze tacy, ale ten w ogóle nie odstaje, nawet na troszeczkę. Ale i pracując z nim, mam wrażenie, że on jest naprawdę bezpieczny. Duży plus wypłukiwanie. Fenomenalne, naprawdę. Tak jak widziałeś, tutaj w ogóle zero męki. Pstryk, jedziesz i on pięknie spływa. Nie podbija, nie puchnie. I zapach. Słuchaj, taki cytrus, czuć tą minimalną zasadę, taką delikatną i tak, przyjemny. Tak naprawdę w ogóle nawet nie męczy. Teraz tutaj, czy ja dobrze wyczytałem stężenia. Zalecenia z wodą, 1 do 10 do 1 do 80 oprysk i z pianownicy mamy 1
pianownica w myjce ciśnieniowej 1 do 1, 1 do 10 i od 1 do 10, 1 do 30 pianownica ręczna. Z pianownicy ręcznej sprawdzałem, też rewelacja, szczególnie chodzi mi o felgi, bo ja pianownicy ręcznej używam do felg. Na auto mi się nie chce, bo to jest za dużo pompowania, mam malutką. Teraz tak, testuję też, słuchaj, kolejny produkt, jeżeli chodzi o felgi. Znaczy dużo, no cały czas coś się dzieje, także kurczę, no nie ma, że boli, czy to zima, czy to lato, zobacz jak pięknie. Wszędzie, naprawdę idealnie, no zebrało, no perfekcyjnie. Tutaj będzie aż miło teraz skoczyć z szamponem, nie będę miział, że tak powiem, syfem. Tam pewnie jakiś pył został, bo to nie ma opcji, żeby no minimalnie coś tam zostało, bo to nie ma szansy, żeby ci go umyło. Ale jeżeli chodzi o zebranie tego grubasa, robi to obłędnie. Naprawdę. Ja jestem miło zaskoczony. Rewelacja. Latem to w ogóle... Znaczy, ja to nie wiem, czym go latem używał, bo latem to wiadomo, no... Nie ma sensu. Jesień, zima. Perfekcyjny prełosz. Naprawdę perfekcyjny. I tutaj naprawdę to, co ja teraz pokazałem stężenie, to jest grube stężenie. To jest grube stężenie dla tego produktu. 1 do 50. I masz robotę taką, jaka powinna być. Przy dobrych powłokach 1 do 80. Bez problemu. Też pięknie zmiękczy, też pięknie zbierze ten najgrubszy brud. Zrobi to, co powinno zrobić. Słuchaj, nie wiem, czy to będzie film przed świętami, czy po świętach. Zobaczymy, nie wiem. Jeżeli przed świętami, to szczęścia, zdrowia i słodyczy tobie dziadzie życzy. Jeżeli w nowy rok, albo przed Nowym Rokiem, to szczęśliwego Nowego Jorku. A jeżeli to będzie w Nowym Roku, to tak czy tak, wszystkiego dobrego. Raczej może tak, inaczej, wszystkiego detailingowego. No dobra, słuchaj, nie będę już przedłużał. Półtora filmu, chodzi tutaj o długość. No inaczej nie potrafię. Starałem się produkt na maksa wykorzystać. Zostało mi go dosłownie na jeszcze jedno podejście, żeby ewentualnie z jakimś innym produktem porównać, bo często też wrzucacie takie pomysły, żeby porównać powiedzmy dany produkt z innym produktem. Zostawiam go sobie, żeby go sobie z czymś porównać, zrobić taką małą bitwę na prełosz, jeżeli będzie taka opcja i będzie potrzeba. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!